Chciałem na zakończenie tej pierwszej części powiedzieć tak, że pan prezydent i jego kancelaria będą bacznie obserwować sytuację i działania nadzorcze KNF-u oraz odpowiadające im działania banków w perspektywie najbliższego roku. Jeśli efekty w naszej ocenie będą niewystarczające, to pragnę powiedzieć, że jesteśmy przygotowani do tego, aby pilnie złożyć projekt ustawy restrukturyzującej kredyty odnoszone do walut obcych, a która będzie zawierała najprawdopodobniej obok mechanizmu przymusowego, ustawowego przewalutowania tych kredytów, także rozwiązanie, o którym mówił pan prezes, to znaczy możliwość przekazania kluczy w zamian za dług. To tyle. Prosimy o pytania.